Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Alamutra. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jaruzielicza, wójta gminy Alamutka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Panią Annę Skórską, skarbnik gminy. Witam serdecznie Panów Radnych. Witam Panią Sołtys. Witam Panów Sołtysów. Witam serdecznie Panią Protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 rad, obecnie w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. W zaproszeniach na sesję otrzymali Państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomnika przyrody drzewa gatunek jesion wyniosły rosnącego w oddziale 114H leśnictwa Majdan na leśnictwa Sieniawa. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gmina Alamutka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących własność gmina Alamutka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gmina Alamutka. Punkt 16. W sprawie różnej wolnej wnioski. I punkt 17. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad? Czy są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, ten wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ w ostatnim okresie otrzymaliśmy uzgodnienie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Adamówka, wiąże się to ze sprawami kanalizacyjnymi, a to uzgodnienie było konieczne do przeprowadzenia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Przemyślu. Nie ukrywam, że uzgadnianie projektu tej uchwały trwało no, stosunkowo długo. No, jest to czysta formalność, jak w przypadku podejmowania tej uchwały powiem o niej szerzej, ale jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uchwalić tą aglomerację. W związku z tym proponowałbym, aby po punkcie 15 podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Alamutka dodać punkt 16 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Alamutka. Dziękuję bardzo. Otwieram głosowanie na rozszerzenie porządku obrad po punkt 16 w brzmieniu przedstawionym przez pana wójta.
konkretnie na pilocie naciskamy. No wszystkie piloty przy sesji były sprawdzane, ale się sprawdzali, czy dobrze działało. Jest tylko dwa głosy. Nasz system za pierwszym razem głosowania zamiast głosujemy jeszcze raz nad rozszerzeniem porządku obrad. Otwieram głosowanie. Panie Przewodniczący, czy możemy 2 minuty przerwy? Tak. Proszę Państwa, ogłaszam 2-5 minutową przerwę w celu sprawdzenia systemu elektronicznego, bo mamy problem z głosowaniem. Teraz, jeżeli można, i obojętnie jaki przycisk, niech każdy z panów radnych wciśnie. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących się 0, przeciwnych 1. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony przy większej liczbie głosów. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do przyjęcia porządku obrad. Otwieram głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy więc do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Otwieram głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 9 radnych, głosów wstrzymujących się 0, przeciwnych. Głosów wstrzymujących się 4, przeciwnych 0. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty z większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta o informację. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie wójcie, proszę na siedzącą, co będzie panu wygodniej. Dziękuję. W okresie od ostatniej sesji przede wszystkim myślę, że najważniejsze było przeprowadzenie przetargów. One jeszcze nie wszystkie się zakończyły, a więc mamy w trakcie rozstrzygania przetarg na wykonanie dokumentacji na budowę Domu Kultury w Adamówce. Drugi przetarg, bo myślę, że bardzo ważny, to przetarg na odbiór odpadów komunalnych. I ten przetarg, podjęliśmy decyzję, że zostanie unieważniony i będziemy przeprowadzać kolejny przetarg, ze względu na to, że kwota środków, które byłyby potrzebne do podpisania umowy z jedynym oferentem, który złożył ofertę, jest większa od zabezpieczonych środków w budżecie. Kolejny przetarg to przetarg już na znacznie mniejszą skalę, ale myślę, że też ważny, bo jest to przetarg na wykonanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach, które zostały zabezpieczone w planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Ten przetarg jest w trakcie, nawet były takie sugestie, iż jest tutaj zagrożenie, że może być wymagana decyzja środowiskowa i oferenci potencjalni prosili o wydłużenie terminu realizacji do 9 miesięcy. Oczywiście wyraziliśmy na to zgodę. Oczywiście to dotyczy sieci kanalizacyjnej. Sieć wodociągowa na pewno może być, jeżeli chodzi o projekt, wykonana wcześniej. W tym ostatnim okresie zrealizowaliśmy już również dużą inwestycję drogową. Mianowicie została przebudowana droga od Izabelina do Kowali. To droga o długości prawie 3 km. Jest ona realizowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymaliśmy na to 500 000 zł. Ponieważ całkowity koszt jest większy, to pozostałe środki pochodzą z budżetu naszej gminy. Jednocześnie, jeżeli już jestem przy Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, chcę powiedzieć, że została nam przyznana kwota 1 000 000 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. I ponieważ te środki już wpłynęły w wysokości 1 000 000 zł, to w proponowanej zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 będziemy jeszcze
wprowadzać je do budżetu. No oczywiście, jeżeli chodzi o realizację tego przedsięwzięcia, to będzie to realizowane w roku przyszłym. Natomiast już w tym roku przygotowujemy wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej naszej oczyszczalni ścieków. Ona w tej chwili ma moc przyłączeniową 39 kW. Będzie ona zwiększana do 200 kW. Ponieważ jest to taka długa procedura, to tutaj no, nie zwlekamy i wniosek będzie złożony jeszcze w tym roku po to, żeby przy tej oczyszczalni można było wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 200 kW. Na pewno kolejnym obiektem, na którym chcielibyśmy wybudować, przy którym chcielibyśmy wybudować instalację fotowoltaiczną, jest ujęcie wody w Krasnem, dlatego że przy tych obiektach, które służą sprzedaży usług dla mieszkańców naszej gminy, będziemy mogli odliczać podatek VAT, a ten podatek VAT jest w przypadku instalacji fotowoltaicznych budowanych na naszych obiektach ze stawką 23%, a więc to ma na pewno duże znaczenie, żebyśmy mogli odliczyć ten podatek. Dzięki temu będzie można wykonać instalacje fotowoltaiczne o większej mocy łącznej. Jednocześnie w tym ostatnim okresie czasu zostały przeprowadzone nabory na dwa wolne stanowiska urzędnicze. Te nabory się zakończyły skutecznie i jeden z pracowników już pracuje, drugi rozpocznie pracę od 1 lutego. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Szkoda, że dzisiaj, przynajmniej w tej chwili, nie ma na sesji pana Kocha, ale z inicjatywy radnych po prostu, no, można powiedzieć, jest taka inicjatywa, aby sprawą upamiętnienia pana profesora Grucy zajęli się radni, bo widzimy, że tutaj ten komitet, który nawet niektórzy stwierdzają, za bardzo na papierze nawet nie istnieje. A szczególnie, że oczekiwania są, aby koszty tego upamiętnienia zostały sfinansowane z budżetu gminy. Oczywiście w tym zakresie takim materialnym, czy to będzie tablica, czy coś innego. Bo nie mówimy tutaj o innych propozycjach, które tam padały. I dlatego jest taka wstępna koncepcja, żeby w skład tego komitetu weszli wszyscy radni. Chcę podkreślić, że nikogo tu nie chcemy, że tak powiem, wyrugować z tego. Wszyscy radni z Majdanu Siniawskiego, pan Sołtys z Majdanu Siniawskiego, no i radni, którzy chcieliby ewentualnie się w to włączyć. Jeżeli będzie wypracowana koncepcja, jak to ma wyglądać, co to ma być ostatecznie, to po prostu no, wtedy na ten konkretny cel zostałyby zabezpieczone środki w budżecie naszej gminy. Myślę, że z tych takich istotnych wydarzeń to chyba o najważniejszych powiedziałem. Jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie informacji. Czy są jakieś tutaj pytania pana Wójta? Nie widzę żadnych pytań. Przechodzimy więc do punktu 6 pierwszego roboczego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Poproszę pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
projekt tej uchwały szczegółowo był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Niemniej jednak, tak jak już wspomniałem, proponujemy jeszcze wprowadzenie tych środków właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie tworzyliśmy nowej uchwały. Tutaj w bardzo prosty sposób możecie Państwo na tych swoich uchwałach tą zmianę nanieść. Więc w paragrafie pierwszym zwiększamy dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę, no i tutaj trzeba dodać jeszcze 1 milion, czyli 1 058 270 zł. Z tego dochody majątkowe o kwotę 1 milion zł i są to właśnie te środki otrzymanego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dochody bieżące w takiej wysokości, jak Państwo macie, czyli 58 270 zł. I są to wpływy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 23 500 zł. I są to środki, które otrzymaliśmy na sfinansowanie, na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego, prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli to takie skrótowo nazywane 500+ dla nauczycieli, chociaż z tej kwoty 1500 zł, które zostanie wykorzystane na zakup pomocy praktycznych. I wpływy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 34 770 zł. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę i też tutaj z przodu dodajemy 1 milion, a dalej jest tak samo, czyli 136 tysięcy złotych. Z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 56 tysięcy złotych, tak dokładnie jak było w tej uchwale, która była ostatnio omawiana. I 30 tysięcy przeznaczamy na bieżące remonty dróg na terenie gminy. Tak jak mówiłem na komisjach, być może, to znaczy raczej na pewno te środki nie będą wykorzystane, ale chcielibyśmy wszystkie roboty, które są zaczęte, żeby zostały sfinansowane w roku bieżącym. Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 23 500 zł, przy czym one trafią do trzech naszych szkół w następującej wysokości. Do Szkoły Podstawowej w Adamówce 13 000 zł, do Szkoły Podstawowej w Cieplicach 3 500 zł i do Szkoły Podstawowej w Majdanie Siniawskiej 7 000 zł. I wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem plenera na boisku ORLiK 2500 zł. Tutaj wydatki majątkowe też się powiększają o 1 000 000 zł, czyli mamy kwotę 1 080 000 zł. W tym przebudowa dróg gminy na terenie gminy Adamówka, tak jak było, 30 000 zł. Przebudowa drogi gminnej numer 15-2672R Izabelin Kowale w kilometrach od 0 do 562 do 3 plus 361. Tutaj od razu chcę zaznaczyć, że ta droga okazała się dłuższą o 20 metrów. Między innymi stąd jest konieczność zwiększenia środków. Oczywiście nie o 50 tysięcy. Te 50 tysięcy to wynika z tego, że zostały wykonane również inne roboty dodatkowe. A chyba taką najistotniejszą jest to, że podjęliśmy decyzję o zwiększeniu grubości podbudowy o 3 cm
bo no, po odkryciu przez równiarkę tego, co tam się znajduje, no, okazało się, że ta istniejąca podbudowa w formie stabilizacji no, nie gwarantuje odpowiedniej nośności i dlatego stąd taka decyzja. I montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych, no, 1 000 000 zł, wiadomo, że to są środki, które przejdą do nadwyżki budżetowej i w roku przyszłym będą wykorzystane na te instalacje fotowoltaiczne. Nie ukrywam, że wniosek był na większą kwotę i no, też i trochę takiego rozczarowania, ale chcę tylko powiedzieć, że wcześniej składaliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na właśnie montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Tamten wniosek opiewał na kwotę 800 tysięcy złotych, a więc nawet na kwotę mniejszą niż teraz otrzymamy dofinansowanie i myślę, że te instalacje fotowoltaiczne, które uda się wykonać za te pieniądze, na pewno spowodują, że będziemy mieć w przyszłości, gmina będzie miała w przyszłości mniejsze koszty funkcjonowania tych obiektów, które są zasilane w energię elektryczną. Ja tylko przypomnę, że takim naszym właśnie największym odbiorcą energii elektrycznej jest oczyszczalnia ścieków. No zresztą panowie zdajcie sobie z tego sprawę, że jest to obiekt, który co prawda moc przyłączeniową ma niewielką, bo raptem 39 kW, to nic nadzwyczajnego. Natomiast jest to obiekt, który pracuje no, 24 godziny na dobę. Także nie ma się co dziwić, że zużycie energii elektrycznej tam jest około 160 tysięcy kWh rocznie. Stąd właśnie konieczność wybudowania instalacji fotowoltaicznej mocy no, około 200 kW w szczycie po to, żeby zabezpieczyć odpowiednią ilość energii elektrycznej, no, przy założeniu, że wówczas ta energia elektryczna no, będzie się sprowadzać tylko do opłat stałych, które no, są przy zasadach rozliczania energii właśnie z instalacji fotowoltaicznych. I zmniejszamy wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 77 730 zł w wydatkach właśnie bieżących. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników administracji samorządowej. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Tam oczywiście ten załącznik też jest, będzie rozbudowany po stronie dochodów o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych o ten 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to te środki pojawią się w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska też w takiej kwocie 1 000 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5/44/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę Państwa, czytamy dalej treść. Przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam.
głosowanie za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia innego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak zauważyliście Państwo, teraz już przyjmujemy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych razem z programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, tak zresztą jak było w roku bieżącym. I w paragrafie 1 przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 Rada Gminy zobowiązuje wójta do przedstawienia Radzie Gminy Adamówka rocznego sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, to jest pomyłka, który będzie częścią sprawozdania z wykonania budżetu gminy na rok 2021 w terminie do 31 marca 2022 roku. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Natomiast jeżeli chodzi o ten gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, on w zakresie tej swojej strony merytorycznej to jest bardzo podobny jak był do tej pory. Natomiast myślę, że tutaj taką interesującą zapewne dla panów sprawą jest plan wydatków na realizację tych dwóch programów. I ten plan wydatków przede wszystkim ma obecnie większą kwotę, ponieważ wpływy są większe, mamy do dyspozycji, tak przynajmniej jest planowane, 29 tysięcy złotych. I środki te mają być wykorzystane, są planowane do wykorzystania na następujące zadania. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie 4500 zł. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie 4100 zł. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 6500 zł. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii 6400 zł. I działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce 7500 zł. Chcę jednocześnie powiedzieć, że przepisy dotyczące pandemii związanej z występowaniem tego, krótko mówiąc, COVID-19 dają możliwość wykorzystywania tych środków na zwalczanie, na funkcjonowanie w okresie tej pandemii i my w roku bieżącym z tego skorzystaliśmy. Na szczegóły to będziemy podawać przy sprawozdaniu z realizacji tego gminnego programu, bo zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że pewne działania, które były tutaj prowadzone
a więc jakieś spotkania profilaktyczne, czy nawet wycieczki takie profilaktyczne, no w tej chwili nie mogą być z tego programu realizowane. Natomiast zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystania tych środków, no nie można ich wykorzystywać w sposób dowolny, tylko po prostu w taki, w jaki określają to przepisy prawa. No, tak jak powiedziałem, no w tym roku troszeczkę było inaczej, oczywiście my też zgodnie z prawem te środki wykorzystywaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania z tego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5/45/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomnika przyrody drzewa gatunek jesion wyniosły rosnącego w oddziale 114H leśnictwa Majdan na leśnictwa Siniawa. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tą uchwałę podejmujemy z inicjatywy Nadleśnictwa w Sieniawie. No, ze względu na to, iż ustawa o ochronie przyrody no, daje takie kompetencje w zakresie właśnie prowadzenia prac pielęgnacyjno-konserwatorskich Radzie Gminy, iż po prostu Nadleśnictwo, chcąc przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne pomnika przyrody, drzewa, gatunek jesień wyniosły rosnącego w oddziale 114H leśnictwa Majdan Nadleśnictwa Sieniawa, no musi po prostu Rada jak gdyby te zabiegi uzgodnić, zaakceptować. Także w paragrafie pierwszym uzgadnia się przeprowadzenie przez Nadleśnictwo Sieniawa w Sieniawie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewie gatunek jesion stanowiącego pomnik przyrody ustanowionego rozporządzeniem nr 25 wojewody przemyskiego z dnia 15 czerwca 1998 roku rosnącego w oddziale 114H leśnictwa Majdan Nadleśnictwo Sieniawa w miejscowości Majdan Sieniawski. W paragrafie drugim zakres uzgodnień, o których mowa w paragrafie pierwszym, obejmuje usunięcie martwych suchych konarów, 2. usunięcie wszystkich martwych nadłamanych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, 3. oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów i 4. oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa. Paragraf 3. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie należy przeprowadzić w terminie do 31 grudnia, tutaj ten no też jest błąd, 2021 roku, przy spełnieniu następujących warunków. Prace powinny być wykonane przez specjalistyczną firmę. Wykonane prace nie powinny spowodować utraty walorów przyrodniczych drzewa. Po zakończeniu prac nadleśnictwo zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy i Wójt Gminy po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych dokona kontroli przeprowadzonych prac. W paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja chcę państwu powiedzieć, że no nasze nadleśnictwo, które działa na naszym terenie, zresztą panowie pamiętacie, ustanowiła bardzo dużo
drzew, które są chronione. No i możemy się tylko z tego cieszyć, że te działania też środowiskowe są na dużą skalę prowadzone na terenie naszej gminy. Zresztą no, mamy nawet tym tematem zainteresowanie telewizji regionalnej, która nawet próbowała ten program przygotować we wtorek, no jednak ze względów obiektywnych nie było to możliwe. Dziękuję. Dziękuję panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5/46/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjno-konserwatorskiego pomnika przyrody drzewa gatunek jesion wyniosły rosnącego w oddziale 114H leśnictwa Majdan leśnictwa Sieniawa. Kto z panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Otwieram głosowanie nad projektem. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z tym, że są dwie uchwały dotyczące przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Adamówka, to pierwszą omówię, przedstawię tą, która dotyczy nieruchomości położonej w Adamówce. I uchwała jest wynikiem wniosku mieszkańca o sprzedaż nieruchomości. I paragraf pierwszy tej uchwały ma brzmienie: Rada Gminy Adamówka postanawia przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Adamówka, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka numer 376/2 o powierzchni 20 arów. I to jest działka położona za posesją pana Piotra Nowczaka. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5/47/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminy stanowiących własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu proszę pana sekretarza gminy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wniosek o podjęcie uchwały wynika z wniosku właściciela działki sąsiedniej o sprzedaż działki. I paragraf pierwszy uchwały brzmi: Rada Gminy Adamówka postanawia przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomość przyległej oznaczenie działką nr 383 nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Krasne oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 671/4 o powierzchni 10 ar i 1 m kwadratowy. Uzasadnienie tej uchwały jest następujące. Właściciel nieruchomości sąsiedniej oznaczonej działką nr 383 położonej w Krasnym zwrócił się do wójta gminy Adamówka
o możliwość zakupu działki numer 671/1 celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej. Gmina dokonała na podstawie artykułu 93 ust. 2, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału działki numer 671/1 wydzielając działkę numer 671/4 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej działką numer 383 pod warunkiem, że w okresie 6 miesięcy licząc od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca poziom nieruchomości stanie się ostateczna, zostanie przeniesione prawo własności na właściciela nieruchomości sąsiedniej. I proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży tej działeczki. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do projektu? Może pomóc, poproszę pana geodetę. Czy może pan określić tą działkę w miejscowości Krasne? To jest działka, która jest położona, można powiedzieć, naprzeciwko ujęcia wody. Tam jest taka droga naprzeciwko ujęcia, która doprowadza, która dochodzi do działek, które są położone nad, praktycznie nad samym tym potokiem, który płynie do wody. I właściciel jednej z działek sąsiednich przy naszej nieruchomości, tam jest tej leśnej, zwrócił się właśnie o to, żeby wydzielić mu kawałeczek jeszcze na powiększenie tej swojej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę więcej pytań. Rozumiem, że wszystko jasne. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 5 łamane przez 48 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 jest o tyle istotny, że my mimo zabezpieczenia w projekcie budżetu środków na realizację niektórych bardzo ważnych zadań, no nie możemy przeprowadzać konkursów. Przy czym, tak jak mówiłem na posiedzeniu komisji, no, mieliśmy w trakcie konsultacji taki też wniosek, który nie został uwzględniony w programie, a wniosek dotyczył zabezpieczenia środków w wysokości 200 tysięcy złotych na współpracę, na realizację zadań przez koła gospodyń wiejskich. I jeżeli chodzi o samą uchwałę, to w paragrafie pierwszym Rada Gminy uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na terenie gminy Adamówka na rok 2021, stanowiący załącznik do uchwały i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Jeżeli chodzi o ten program współpracy, on jest bardzo podobny jak w roku ubiegłym. Myślę, że najistotniejsze w tym programie są planowane kwoty wydatków na realizację zadań publicznych, które będą realizowane w następujących obszarach. Jeżeli chodzi o naukę, edukację, oświatę i wychowanie, planowana jest kwota 67 660 zł.
i tutaj z tych środków byłoby realizowane dołożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, planowana jest kwota 160 tysięcy złotych. Jest to dokładnie taka sama kwota, jaka była przeznaczona na realizację tych zadań w roku ubiegłym. I to są środki na działania związane ze szkoleniem i rozwojem piłki nożnej na terenie naszej gminy. I kultura i sztuka, planowana tutaj kwota jest 100 tysięcy złotych. Jest to kwota, która jest planowana na naukę gry na instrumentach dętych. Chcę jednocześnie powiedzieć, że no, pomagaliśmy Ochotniczej Straży Pożarnej z Majdanu Sieniawskiego złożyć dwa wnioski z działań, które są prowadzone w ramach lidera i lokalnej grupy działania. One łącznie są na kwotę ponad 60 tysięcy złotych, która byłaby wykorzystana na zakup nowych strojów dla orkiestry dętej oraz na zakup instrumentów. Ostateczne te kwoty są też w projekcie budżetu, o którym za chwilę będziemy dyskutować. Także dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, mam takie pytanie odnośnie tej propozycji koła gospodyń wiejskich. Na jakiej zasadzie panie z koła gospodyń wiejskich mogą korzystać z tej współpracy i z dofinansowania? Czy one też muszą program przystąpić do konkursu? Jak to na wygląda? Więc proszę państwa, my w tym programie współpracy określamy zadania, które chcemy, aby były realizowane przez tego typu organizacje. I jeżeli chodzi o ten wniosek, to ja może go, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli go przedstawię. Więc tak, miałyby być to prowadzone działania na rzecz środowiska kobiet i młodzieży wspieranie, to jest napisane ręcznie, także nie wszystko mogę dokładnie odczytać, wspieranie, upowszechniania i tworzenia warunków do prowadzenia działalności organizacji działającej na rzecz środowiska kobiet i młodzieży. Planowana kwota 200 tysięcy złotych. Czyli natomiast w kolejnym rozdziale w zakresie wspierania, upowszechniania i tworzenia warunków do prowadzenia działalności organizacji działających na rzecz środowiska kobiet i młodzieży, tworzenie warunków materialnych dla kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń młodzieżowych z terenu gminy Alamówka. No i uzasadnienie zmian. Od kilku lat w ramach współpracy gminy Alamówka z organizacjami pozarządowymi w niezmieniony sposób dotyczy tylko dwóch rodzajów organizacji z terenu gminy Alamówka. To jest klubów piłkarskich i OSP. Od ponad dwóch lat na terenie gminy istnieją jeszcze inne organizacje, takie jak koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. Program współpracy w swoim zakresie w ogóle pomija te organizacje, co prowadzi do ich dyskryminacji. Z tego względu wprowadzenie zmian wyżej proponowanych jest konieczne.
Wprowadzenie zmian w sposobie powoływania komisji konkursowej również jest konieczne, ponieważ w skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele zainteresowanych organizacji, a nie na przykład sami urzędnicy Urzędu Gminy wskazani przez wójta gminy. To chcę powiedzieć, że my zawsze ogłaszamy, powiem brzydko, nabór do tych komisji rozstrzygających konkursy. I jedno chcę wyjaśnić, że ogłaszane konkursy nie dotyczą wsparcia ani klubu piłkarskiego, ani tym bardziej Ochotniczej Straży Pożarnej, tylko, tak jak powiedziałem, pod tym hasłem tworzy się, kryje się nauka gry na instrumentach, czyli Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi działania, które są skierowane do dzieci i młodzieży. Tak jak klub piłkarski ma wsparcie na to, żeby prowadzić właśnie zajęcia w zakresie piłki nożnej i to dofinansowanie jest przeznaczone na realizację tych zadań. Także to nie jest wsparcie, tak jak tutaj piszę we wniosku, tych dwóch rodzajów organizacji. W konkursie może brać udział każda organizacja pozarządowa, która po prostu będzie prowadzić takie działania. Jeżeli koło gospodarki wiejskiej chciałoby się zająć nauką gry na instrumentach, to może złożyć ofertę. Natomiast my nie możemy, i podejrzewam, że byłoby to nieporozumienie, gdybyśmy wspierali organizacje po to, żeby one się rozwijały, a nie realizowały niczego dla środowiska. Tutaj po prostu jest jakieś niezrozumienie, bo my nie wspieramy Ochotniczej Straży Pożarnej. My Ochotniczą Straż Pożarną wspieramy w zakresie ich działań statutowych. Natomiast te działania są działaniami dodatkowymi i Ochotnicza Straż Pożarna, ani żaden członek Ochotniczej Straży Pożarnej z tego tytułu nie ma żadnych profitów. Także tak tutaj wygląda. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że nawet gdybyśmy chcieli uwzględnić taki wniosek, ja to już zresztą na komisjach mówiłem, my jesteśmy w takiej sytuacji, w pewnym sensie przyparci do muru, że nie możemy już zwiększać wydatków bieżących, ponieważ mamy za małe dochody bieżące. A jeżeli chodzi o kredyty, to my kredyty możemy też, czy pożyczki brać tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne. No w takiej jesteśmy sytuacji. W pewnym sensie jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo po raz pierwszy uchwalamy zrównoważony budżet, czyli my nie mamy żadnego zadłużenia, ale z drugiej strony to po prostu tutaj możliwości zwiększenia wydatków bieżących są po prostu zerowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Witowi. Czy jakieś inne pytania są jeszcze co do projektu uchwały? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 5, łamane przez 49, łamane przez 2020 Rady Gminy Agamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za
gospodarowania odpadami komunalnymi. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, ja tylko króciutko wyjaśnię. No tak się złożyło, że uchwałę, którą podjęliśmy 29 października, no, w jej ostatecznej treści zabrakło punktu 6, który co prawda był. Ten paragrafu 6. Ten paragraf 6 mówi, że ustala się stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, określonej w paragrafie 3, paragrafie 4 i paragrafie 5 w wysokości dwukrotnej. Ale oprócz tego w tej chwili ze względu na takie podejście sądów do tej zniżki, którą do tego zwolnienia, o którym jest mowa w paragrafie 5, czyli ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych, to ustalamy u nas w wysokości 2 zł od mieszkańca i 10 zł od gospodarstwa domowego, no musi być uzasadnienie. Stąd ten przedstawiony tutaj projekt uchwały to uzasadnienie zawiera. No myślę, że czytanie pozostałych paragrafów, które są takie same jak po prostu uchwalaliśmy ostatnio, no myślę, że ma sens. Panie projekt uchwały ostatnio domu mieliśmy czas, aby się z nimi zapoznać. Czy ktoś z panów radnych tutaj chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę chętnie, czytam więc uchwałę. Uchwała numer 5 mamy przez 50 mamy przez 2020 Rady Gminy Adamów z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się, też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, w tej uchwale też mieliśmy drobny błąd. On jest sprostowany w tej pierwszej komórce, gdzie jest termin składania. Termin składania do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Tam było to troszeczkę niepotrzebnie rozbudowane. Także w tej deklaracji tylko to się zmienia. A paragraf pierwszy mówi, że załącznik właśnie numer 1 do tej uchwały z 29 października w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak dalej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Czyli są taką zmianą, która jest w tej pierwszej komórce dotyczącej terminu składania tych deklaracji. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5 łamane przez 51 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały numer 4 łamane przez 40 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Adamówka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Poproszę pana wójta tutaj o zabranie głosu w sprawie projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt budżetu, oprócz tego, że trafił do Państwa, oprócz tego, że był omawiany na komisjach, trafił również do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wczoraj otrzymaliśmy już oficjalną opinię o projekcie budżetu na ten rok 2021. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu projektu budżetu na rok 2021 pozytywnie zaopiniował ten projekt, uzasadniając to tym, iż pod względem wymogów wynikających z uchwały Rady Gminy Adamówka z dnia 11 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt budżetu został przedłożony wraz z dokumentami informacyjnymi określonymi w paragrafie 2 ust. 7 tej uchwały i przedłożony wraz z projektem budżetu uzasadnienie zawiera dane określone w paragrafie 2 ust. 6 uchwały. Przyjęta w projekcie budżetu szczegółowość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów odpowiada w pełni wymaganiom paragrafu 2 i paragrafu 3 uchwały oraz przepisów artykułu 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. I Regionalna Izba Obrachunkowa ma tylko takie uwagi, iż paragraf 41.20, w którym zaklasyfikowano wydatki z różnych podziałów klasyfikacji budżetowej, nadano nazwę niezgodną z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów dnia 5 lutego i z uzasadnienia do projektu budżetu wynika, że w rozdziale 0195 zaplanowano wydatki na zadania nieodpowiadające katalogowi zadań gminy na hodowlę zwierząt łownych. No, do tej pory po prostu gmina mogła dofinansowywać hodowlę zwierząt łownych, no niestety od tego momentu nie będziemy mogli tego robić. Tam były zaplanowane środki w wysokości 1800 zł. No i one wyniką do poprawki do projektu budżetu trafią do gospodarki leśnej na zakup materiałów i wyposażenia. I teraz jeżeli chodzi o sam projekt budżetu, więc Rada Gminy Adamówka uchwala co następuje. W paragrafie 1 określa się dochody budżetu gminy w kwocie 21 689 853,56 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 20 860 483,56 zł. I tak jak wcześniej wspomniałem, wydatki bieżące nie mogą być od tej kwoty wyższe. Dochody majątkowe w kwocie 829 370 zł i
tutaj wydatki z kolei majątkowe nie mogą być od tej kwoty niższe. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 21 689 853 złote 56 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 20 859 540 złote 56 groszy, czyli prawie w wysokości maksymalnej, i wydatki majątkowe w kwocie 830 313 zł, czyli można powiedzieć, że prawie w wysokości minimalnej, jakie mogą być, mimo że w paragrafie trzecim określamy, że nasz budżet jest zrównoważony, czyli z drugiej strony można by powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, co wcale takie nie jest, bo to oznacza, że mamy jako gmina za duże wydatki bieżące. W paragrafie drugim, to znaczy może od razu powiem, ale na pocieszenie jest to, że wszystko wskazuje na to. No, zresztą chociażby dzisiejsza ta uchwała o tym milionie złotych, który na pewno będzie w nadwyżce budżetowej, ale myślę, że w nadwyżce budżetowej trochę środków jeszcze się znajdzie. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500 tysięcy złotych. No to tak tradycyjnie od wielu lat takie zapisy się pojawiają i tradycyjnie jeszcze nigdy z tego nie skorzystali. No, oby tak dalej. W paragrafie 3 określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnych ustaw. To jest w myśl artykułu 18 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie artykułu 18 lub artykułu 18 z indeksem 1 oraz dochody z opłat w artykule 11 z indeksem 1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w artykule 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, nie mogą być przeznaczone na inne cele. W myśl artykułu 16 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat wykorzystywane będą zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz w myśl artykułu 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w szczególności obejmują koszty odbierania transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. W paragrafie 4 wyodrębniamy dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 29 tysięcy złotych. W ochronie zdrowia na zwalczanie, w ochronie zdrowia generalnie przeznaczamy 29 tysięcy złotych, z tego na zwalczanie narkomanii 5 tysięcy złotych i przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 tysiące złotych. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. I tutaj planujemy dochody w wysokości 5 tysięcy złotych i wydatki również w wysokości 5 tysięcy złotych. Wyodrębniamy również dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I po stronie dochodów planujemy 550 tysięcy złotych i taką samą kwotę planujemy po stronie wydatków.
paragrafie 5 wyodrębniamy wydatki na dokształcanie nauczycieli w dziale 801 Oświata i Wychowanie w kwocie 30 720 zł i wyodrębniamy wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dziale 801 Oświata i Wychowanie w kwocie 9216 zł i w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 100 zł. W paragrafie 6 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 21 700 zł oraz rezerwę celową w kwocie 63 150 zł na zarządzanie kryzysowe. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. I w dziale 750 administracja publiczna 45 099 zł. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1564 zł. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3083 zł. W dziale 852 pomoc społeczna 20 819 zł. I w dziale 855 rodzina 6 493 700 zł. I ogółem te dochody wynoszą 6 564 265 zł. Wydatki w tych poszczególnych działach są dokładnie takie same, jak przeczytałem po stronie dochodów. Natomiast w paragrafie 8 ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej i jeżeli chodzi o poszczególne działy, to te dochody są następujące. Rolnictwo i łowiectwo 100 000 zł, leśnictwo 383 000 zł, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 344 000 zł, w gospodarce mieszkaniowej 504 220 zł, w administracji publicznej 49 669 zł i w dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1565 zł, w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej 3083 zł, w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 208 189 zł. W różnych rozliczeniach 8 436 156 zł. W oświacie i wychowaniu 126 600 zł. W pomocy społecznej 995 622 zł. W dziale rodzina 6 594 700 zł. I w ostatnim dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 940 050 zł. Łącznie te dochody zamykają się w kwotę 21 689 853 zł 56 groszy. No, ustala się również planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej i w rolnictwie i łowiectwie mamy 5240 zł, w dziale leśnictwo, to tutaj będzie pewnie ta różnica,
Tak, czyli w dziale rolnictwo i łowiectwo będzie o 1800 zł mniej, natomiast w dziale leśnictwo będzie o te 1800 zł więcej, czyli 440, tu nawet będzie 5480 zł. W następnym dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 346 440 zł. W dziale 600 transport i łączność 392 200 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 227 000 100 zł, w dziale 710 działalność usługowa 15 600 zł, w dziale 750 administracja publiczna 2 602 802 zł, w kolejnym dziale 751 1564 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 283 zł. W dziale 758 różne rozliczenia 84 850 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie 6 362 791 zł. Tutaj no pozwolę sobie na taką drobną uwagę, jeżeli Państwo byście prześledzili, jaka jest wysokość subwencji oświatowej, a jakie są wydatki na oświatę, to po prostu no, szybko znajdziemy odpowiedź, dlaczego w budżecie gminy Adamówka, który jest z jednej strony zrównoważony, a z drugiej mamy problemy takie, iż no, nawet być może jakichś uzasadnionych wniosków dotyczących zwiększenia wydatków bieżących nie możemy realizować, no ponieważ te wydatki bieżące z innych niż subwencja oświatowa dochodów gminy no, muszą być przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. W dziale kolejnym, w dziale 851 ochrona zdrowia 29 000 zł. W dziale 852 pomoc społeczna 1 590 992 zł. W kolejnym dziale edukacyjna opieka wychowawcza 125 700 zł, w dziale 855 rodzina 6 708 286 zł i w kolejnym dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 845 431 zł. I w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 483 813 zł. W dziale 925 ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11 000 zł. 926 kultura fizyczna 283 101 zł. I to już jest ostatni dział. Łącznie te wydatki są właśnie w kwocie takie jak dochody 21 689 853 zł 56 groszy. W paragrafie 10 Rada Gminy upoważnia
upoważnia wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w granicach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy majątkowych polegających na przeniesieniu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi. W punkcie drugim tego paragrafu 10 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. No i właśnie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. I ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w brzmieniu takim jak załącznik numer 1 do uchwały. Ten załącznik numer 1 mówi o tym, że będą dotacje dla gminy miejskiej Rzeszów w wysokości 1500 zł na opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi w izbie wytrzeźwień z terenu naszej gminy. Jest to dotacja celowa. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamówce otrzyma dotację w wysokości 124 tysiące złotych na koszty bieżące działalności biblioteki. Jest to dotacja podmiotowa i miasto i gmina Sieniawa 20 tysięcy złotych na koszty utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym. Jest to też dotacja celowa. Natomiast jeżeli chodzi o zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, bo te trzy podmioty, które otrzymają dotacje w tym zakresie, o którym mówiłem wcześniej, są jednostkami z sektora finansów publicznych. Natomiast spoza sektora finansów publicznych mamy środki zabezpieczone na następujące zadania. Więc przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić, bo tam nawet w tym wniosku dotyczącym właśnie tej współpracy z organizacjami pozarządowymi, no było, że otrzymują dotacje i wymienione są konkretne podmioty. A więc proszę Państwa, podmiot otrzymujący dotację. I podkreślam, podmiot wybrany w drodze konkursu. Kwota dotacji jest 160 tysięcy złotych i ma zrealizować zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. Jest to celowa dotacja na zadanie zlecone. To nie jest na funkcjonowanie tego podmiotu, tylko na realizację konkretnych zadań. Taką samą sytuację mamy w przypadku drugiego zadania, dowożenie dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny. Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone i każdy podmiot, który spełnia wymagania w tym zakresie, może wziąć udział w tym konkursie i dowozić dzieci do tych ośrodków, do których organizowany jest dowóz. Tutaj akurat biorą udział w tym konkursie podmioty spoza terenu naszej gminy. Także i nie jest prawdą, że tylko te dwa otrzymują dofinansowanie. Bo tutaj mieliśmy sytuację nawet taką, ja nie wiem jaka będzie w tej chwili, że dwa różne podmioty tutaj dowoziły te dzieci niepełnosprawne do tych ośrodków. I ostatnie zadanie w zakresie upowszechniania kultury poprzez naukę gry na instrumentach. Tak samo, kto będzie realizował? Podmiot, który zostanie wybrany w drodze konkursu. Jest to dotacja celowa na to zadanie. To nie jest dotacja celowa dla podmiotu, który wygra ten konkurs, tylko dotacja może być wykorzystana na właśnie
realizację tego konkretnego zadania. Myślę, że bardzo ważna jest też ta informacja, która dotyczy planowanych zadań inwestycyjnych. Więc jeżeli chodzi o przyszły rok, to poza wyjątkiem, który na pewno się pojawi, czyli te instalacje fotowoltaiczne, które planujemy w budżecie bieżącego roku, to w dziale 400 będzie rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 50 tysięcy złotych. No myślę, że w pierwszej kolejności to właśnie na dokumentację. Natomiast planujemy też 100 tysięcy złotych bez wskazania jakichś konkretnych zadań na przebudowę dróg gminnych na terenie naszej gminy. No pewnie będziemy się tutaj zastanawiać w przypadku, kiedy będziemy mieć już konkretną kwotę wynikającą z rezerwy, przepraszam, z nadwyżki, jaka powstanie przy realizacji budżetu na rok bieżący. Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Cieplicach Dolnych 60 tysięcy złotych. Przebudowa schodu wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianą drzwi wejściowych oraz wykonanie oświetlenia elewacji budynku Urzędu Gminy 120 tysięcy złotych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 60 tysięcy złotych. Też tak jak w przypadku wodociągów, w pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną na planowanym osiedlu domków jednorodzinnych. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 200 tysięcy złotych. To też przede wszystkim na projekt budowy oświetlenia ulicznego w Pawłowej i na Nowinach, w Majnanie Siniowskim, i budowa Domu Kultury w Adamówce 240 313 zł, no też na wykonanie dokumentacji. Jeżeli chodzi o informacje o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, to nie planuje się zadłużenia na koniec 2021 roku. I to chyba są najważniejsze sprawy. No też informacja taka, że rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krasnym, refundację środków będziemy mieć w roku 2021, a wydatki zostały poniesione w roku bieżącym. No i też jeżeli chodzi o te dotacje, które mają już w przyszłym roku, to drugim takim źródłem dotacji jest umowa o dofinansowanie projektu Społeczna Adamówka z programu operacyjnego Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, czyli na przekształcenie innego środka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu budżetu? Nie widzę żadnych pytań. Ja może dodam, że 14 grudnia obradowały stałe komisje Rady Gminy Adamówka i pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Projekt uchwały nr 5 łamane przez 52 łamane przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gmina Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, również projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka podlega ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uchwałą z dnia 10 grudnia wydała opinię o projekcie tej uchwały. I postanowiła zaopiniować przedłożony projekt uchwały pozytywnie. I uzasadnienie. Wójt gminy Adamówka przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na lata 2021-2024. Stosownie do postanowień artykułu 230 ustawy o finansach publicznych i do tego został dołączony projekt uchwały budżetowej gminy Adamówka. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka wynika, że w załączniku nr 1 do tego projektu ujęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zaplanowano dochody zrównoważone, rozchodów nie zaplanowano, ponieważ gmina nie posiada długu. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok przyjęto dochody w kwocie 21 689 853,56 zł, takie same wydatki i dane te są zgodne z wynikającymi z projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Więc Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że jest przestrzegany obowiązek wynikający z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte wieloletniej prognozy finansowej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie uchwały została zachowana relacja wynikająca z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej zostały pokryte dochodami bieżącymi, o czym mówiłem przy omawianiu budżetu. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka nie zaplanowano przedsięwzięć. W projekcie uchwały określono prawidłowo upoważnienie do wójta gminy Adamówka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony i czas określony z podaniem maksymalnej kwoty. Do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Adamówka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony z podaniem kwoty mieszczącej się w maksymalnej kwocie udzielonego upoważnienia wójtowi gminy Adamówka. Stąd takie rozstrzygnięcie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. I teraz, jeżeli chodzi o tą wieloletnią prognozę finansową, to
W paragrafie pierwszym Rada Gminy uchwala wieloletnią prognozę finansową gminy Adamówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. No i są tutaj te upoważnienia, o których pisała Regionalna Izba Obrachunkowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci, dostawy gazu z sieci gazowej, no na razie jest to taki zapis martwy, ale myślę, że w roku przyszłym pod koniec już nie będzie takim. Dostawy licencji na oprogramowania komputerowe, usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zawieranych na czas określony do kwoty 800 tysięcy złotych. I upoważnia się Wójta Gminy Adamówka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400 tysięcy złotych. I traci moc uchwała nr 8/63/2019 z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka i uchwała wejdzie w życie z mocą obowiązującą 1 stycznia. Jeżeli chodzi o objaśnienia do tej wieloletniej prognozy finansowej, no to prognoza na rok 2021 obejmuje dane, które są zawarte w budżecie gminy na ten rok. Natomiast prognoza na rok 2022 zakłada uchwalenie też zrównoważonego budżetu. Dochody bieżące, to nie zakłada się wzrostu dochodów bieżących. Ceny za dostarczanie wody z sieci wodociągowej i odbiór ścieków oraz stawki za czynsze dzierżawne, czynsze za wynajem lokali użytkowych mieszkalnych pozostaną na poziomie 2021 roku. Dochody majątkowe. Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą w wysokości 400 tysięcy złotych. Głównie będą pochodziły ze sprzedaży drewna z lasów gminnego i sprzedaży działek na cele rolnicze. Wydatki bieżące. Założono, że wydatki bieżące będą na takim samym poziomie w roku 2021 oraz wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone zostaną także na poziomie 2021 roku. Wydatki majątkowe. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe w wysokości 2 miliony złotych planuje się przeznaczyć na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej na terenie gminy oraz budowę domu kultury w Adamówce. Prognoza na rok 2023 też zakłada uchwalenie zrównoważonego budżetu, wydatki majątkowe w wysokości 1 700 tysięcy złotych, no też na kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej dla pozostałej części gminy, rozbudowę oświetlenia ulicznego, kontynuację budowy ośrodka kultury w Adamówce. Na rok 2024 też zrównoważony budżet, założono wzrost około 3% dochodów bieżących w stosunku do roku 2023, dochody majątkowe. To też założono, że będą o 20 tysięcy wyższe niż w roku 2023, będą wynosiły 520 tysięcy złotych. Wydatki bieżące też wzrosną około 3% w stosunku do 2023 roku. Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne w wysokości 2 miliony złotych. I tutaj no są przy roku 2021 pokazane te zadania inwestycyjne, o których mówiłem wcześniej. Natomiast chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że to są takie prognozy, które powiem tak, nad którymi nie warto nawet dyskutować, ponieważ no, my mamy taki obowiązek,
To znaczy mamy to szczęście, że uchwalamy tą prognozę na 3 lata do przodu, natomiast ta prognoza w niczym nas do niczego nie zobowiązuje. Czyli jeżeli będzie się zmieniać sytuacja, jeżeli będą wyższe dochody, czy coś innego, no to zawsze Rada może tą wieloletnią prognozę finansową zmienić. Takie są obowiązki, musimy taką uchwalić, dlatego też przyjęliśmy taką zasadę, że nie będziemy tutaj się wymądrzać, przewidywać nie wiadomo czego, tylko jest wszystko jak gdyby na poziomie roku 2021, a co się będzie zmieniać, no to będziemy się do tego dostosowywać. Dziękuję. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Projekt uchwały numer Rady Gminy Adamówka numer 5/53/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0, też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Adamówka. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przede wszystkim kilka słów powiedzieć, co to jest ta aglomeracja, bo to pewnie zawsze brzmi w taki no, może dziwny sposób. A więc jest to pojęcie, które jest związane z systemem odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Tak naprawdę jeżeli chodzi o teren naszej gminy, to byłoby bardzo trudno znaleźć takie fragmenty zabudowy poza osiedlem w Adamówce, które spełniałyby wszystkie wymagania stawiane aglomeracji. Ponieważ w przypadku tworzenia aglomeracji w tej chwili przynajmniej obowiązują takie przepisy, które mówią ile ma być przy kanalików, ile ma być mieszkańców, od których odbieramy ścieki przypadających na jednostkę długości sieci, tam na kilometr, czy na 100 metrów, czy jaką sobie możemy wymyślać. I tak jak powiedziałem, my nie spełniamy wymagań dotyczących tych aglomeracji. I proszę zwrócić uwagę na to, że w skład aglomeracji u nas wchodzą miejscowości Adamówka, Cieplice i Majdan Siemiawski. Przy czym ani cała Adamówka, ani cała Cieplice, ani cały Majdan Siemiawski, a ktoś powie, no a przez sieć kanalizacyjną mamy też w miejscowości Krasne, mamy w miejscowości Dobcza, no, Kowale. To są sieci kanalizacyjne, które są poza aglomeracją. I to, że powiedzmy sieć kanalizacyjna w Krasnym jest poza terenem aglomeracji, to jest akurat korzystne, bo my nie otrzymalibyśmy dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeżeli ta sieć byłaby w aglomeracji. Dlatego, że sieci, które są budowane w aglomeracjach, są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast pozostałe sieci, które są poza aglomeracjami, mogą być dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co prawda, nasze sieci, nasza oczyszczalnia jest przecież zbudowana dzięki dotacjom, które otrzymaliśmy właśnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, no ale wówczas obowiązywały inne przepisy prawa. No, można było
po prostu w taki sposób otrzymywać to dofinansowanie. I jeżeli chodzi o Atapówkę, to ta aglomeracja obejmuje no, całą tą, cały ten fragment tej miejscowości, który jest skanalizowany, ale wiemy, że w Adamowce nie wszystko jest skanalizowane, bo powiedzmy Zapolek nie jest skanalizowany, ale Zapolek już się znajduje poza aglomeracją. Taką samą sytuację mamy w Cieplicach, gdzie w aglomeracji jest powiedzmy osiedle Izabelin, ale już Biele nie są w tej aglomeracji Cieplic. Tak samo jest z przysiłkiem Wołczasne. Czyli po prostu to tak do tej aglomeracji się wybiera tereny, które są no, gęsto zaludnione, chociaż tak jak powiedziałem, warunków dotyczących gęstości zaludnienia to po prostu za wyjątkiem osiedla, powiedzmy no, osady Izabelin, bo tam też by spełniało wymagania, jakichś takich maleńkich fragmentów to tutaj na terenie naszej gminy nie mamy. Ponieważ kiedy były tworzone te aglomeracje, to były mniejsze wymagania formalne i dlatego powiedzmy my, nasza ta aglomeracja obejmuje właśnie te trzy miejscowości, tylko tak chcę podkreślić, że nie wszystkie części tych miejscowości. To powiedzmy jakiegoś większego znaczenia dla nas nie ma. Tak jak powiedziałem, miało znaczenie przy otrzymywaniu dofinansowania. Tu jest wyliczona równoważna liczba mieszkańców tej aglomeracji. Wcześniej te aglomeracje były wyznaczane przez sejmik województwa. No w tej chwili takie uchwały podejmuje Rada Gminy. Tak jak powiedziałem, no formalnie ta uchwała była uzgadniana, była no wręcz uzgadniana właśnie zarówno z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Przemyślu. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram tę dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania do tego projektu uchwały, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5/54/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Państwa punkt 17, sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, chciałby przedstawić na programie, proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakąś sprawę do przedstawienia? Proszę bardzo, pan sołtys, wspominam się na wszystkiego. Szanowni Państwo, radni, panie wójcie, i panie i panowie. Chciałbym tu dotyczy przebudowy oświetlenia. Ja chciałbym dołączyć przebudowę, ponieważ domagają się, zgłaszają wszędzie, tam gdzie tego oświetlenia nie ma, szczególnie Pałuki, radny
pani Toni mówiła troszeczkę tam na pomknąć, ponieważ można tam, bo przy numerze 228 jest mógł i można na tym łuku w jedną stronę napędzać i w drugą stronę już jest po prostu i tam na numerze 222 trzecią lampę i już jest chałupki oświetlone. Bukowiec wielki przy numerze 119 i 120 też jest w jedną stronę lampę dać, w drugą stronę lampę dać i też jest od numeru 121 do 113 oświetlona droga, która jest no, wskazana, to jest widna. I następnie zgłaszanie do Żmudówki, od Dobrowol, tam radny Adam, powinien też już przypominać, że do osiedlenia tam tej Żmudówki już jest ileś tam tych budynków, na nim mogę się zdjęcia. Druga strona to też tatka radnego nie ma, więc Polska ulica, czy tak zwana Betonówka, od numeru 83 do 421. No i są maluchy i teraz ten okres jest już jesienno-zimowy wskazany. To by było to ująć i naprawdę bym prosił mieć to już na uwadze. To będę miał... Proszono mnie, żebym przekazał publicznie dla radnych o tym, by mówiono, a reakcji nie ma. Nie jest to już coś tam takiego, żeby było negatywnie nastawione. Jeszcze mam jedną prośbę też i to jest droga powiatowa na linie Pawłowa, aż się, no ja już nie mam słów, ile razy dzwoniłem i prosiłem i przekazywałem. Zresztą tutaj radny Antoni wie, jedna sadawka, można powiedzieć, da budowę domin do lasku i z drugiej strony. No to jak się nie podwyższy tej nawierzchni, czyli powyżej gruntu, no to niestety to nie będzie. No, no jak wszystkie wody spływają i na drogę, i to jedno. I no niestety jest to przykre. I to nie tylko miejscowi zgłaszają, ale z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, gdzieś tam trafi się przejazd i z razu dlaczego i dlaczego. Powiat obiecał i no niestety, ale wciąż gdzieś idą tą duszę, nie wiem, czy ten kamień, czy coś, ja tam nie żądam asfaltu, ale żądam, żeby to podwyższyć i przejazd był. Bo jak będzie tak przez zimę w tamtym roku, no to jest naprawdę nie tylko dla osobowych pojazdów, to jest kara, bo to niszczy i tak dalej. Tak bym miał to, co z tych głównych spraw, ale inne to jest jeszcze pytanie. Panie wójcie, wiele osób pyta, może to jest troszkę tak nie bardzo, ale czy będzie oświetlenie światło świecić się w czasie świąt? Więc ja mogę powiedzieć tak czy nie, chodzi o całą głowę, nie całą głowę, przepraszam, od zmroku do rana. Więc w tamtym roku nie świeciłem, w tym roku no, pytają to osoby starsze. Choć w tym roku wiadomo, że nie będzie. Ja tłumaczyłem to, że jest ograniczone wędrówki i tak dalej, przemieszczę się. No ale zadać pytanie muszę, ponieważ żeby mieć, jak mówię, przed świętami czyste sumienie, że zgłosiłem i przekazałem to do wiadomości Radzie Gminy. Myślę, że chyba skorzystam od razu z głosu w imieniu sołtysów i mieszkańców Majdanu Śląskiego. Składam wszystkim radnym i władzy gminy wszystkiego najlepszego, żeby te święta były miłe i spokojne, radosne w gronie rodziny i pracy i zdrowia i wszędzie na całym terenie. Spokojne i radosne. Wszystkiego najlepszego. Więc jeżeli chodzi o poszczególne pytania, jeżeli mówimy o rozbudowie oświetlenia ulicznego, to cały czas podkreślam, rozbudowujemy oświetlenie uliczne tam, gdzie zakład energetyczny robi przebudowę sieci. I jeszcze nie było takiego miejsca, w którym zakład energetyczny robiłby przebudowę sieci, a my byśmy nie zrobili oświetlenia. Natomiast no nie chcemy robić jakichś projektów nieskoordynowanych z zakładem energetycznym, bo później się okaże, że my
Na przykład zaplanujemy wydzielone oświetlenia, zakład energetyczny postawi dalej, przebuduje tylko słupy w innym miejscu i my wybudujemy coś, co tak naprawdę nie ma żadnego sensu, ponieważ wydzielone oświetlenie jest bardzo drogie. Natomiast budujemy to wydzielone oświetlenie i ono jest projektowane zarówno w Pawłowie, jak i właśnie w tej części Nowin jako wydzielone, ponieważ zakład energetyczny będzie po prostu kable, wszystko kablował, jeżeli chodzi o niskie napięcie. No i tutaj nie można postępować inaczej, bo to tak troszeczkę zapominamy, jaki mamy budżet, 27 milionów. I trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, żeby w okresie świąt świeciło przez właśnie z mroku do świtu. No ale pytanie jest dla kogo? Tak, żeby świeciło, żeby wójt powiedział, w naszej gminie to oświetlenie świeci od zmroku do świtu, ale kto będzie z tego korzystał? Bo ja uważam, że możemy wszystko robić, jeżeli ktoś będzie z tego korzystał. No a kto będzie z tego korzystał? No te osoby starsze to na pewno nie będą korzystać, które składają wnioski, więc prosiłbym bardzo, żeby po prostu mieszkańcom tłumaczyć. Składasz taki wniosek pewnie z rozpędu, ale po co? Do czego jest potrzebne? No nie stać nas na to, żeby włączać oświetlenie po to tylko, żeby było włączone. Owszem, tam gdzie to czemuś służy, myślę, że tutaj gdy będą ozdoby zamontowane, to pewnie podejmiemy decyzję, żeby świeciły grze przez całą noc, ale to przy drodze głównej, a nie... Naprawdę proszę mi wierzyć, że my mamy już wielu bardzo świadomych mieszkańców. Niektórzy nawet mi pytają, a po co to oświetlenie załóżmy gdzieś tam świeci? Ja mówię w konkretnych przypadkach. I tutaj należałoby się zastanowić, że rzeczywiście, komu ono świeci, komu jest potrzebne. A jednocześnie no, są miejsca, gdzie bardzo jest potrzebne. I tutaj naprawdę trzeba podchodzić w sposób taki no, odpowiedzialny. Tam, gdzie trzeba, niech się świeci, tam, gdzie nie trzeba, no to no, nie ma sensu. No, po to, żebyśmy powiedzmy się chwalili, że u nas też świeci. Także tak tutaj, jeżeli chodzi o to oświetlenie uliczne, zarówno w zakresie rozbudowy, jak i świecenia w okresie świątecznym. No, wiemy, że żadne obostrzenia na okres świąt raczej nie zostaną zmienione. W związku z tym to tak jakby wójt prowokował niewłaściwe zachowanie. Cieszmy się, że jakoś w naszej gminy ta pandemia w jakiś taki straszny sposób nie dotyka, ale to nic się nie dzieje bez przyczyny. Także zachowujmy spokój i tak. Tu może jeszcze dołączę do tego. Pani Wójcie, ja nie powiedziałem, że wniosek składam o tym oświetleniu, tylko po prostu zapytanie. Po prostu, bo pytałem, więc złożyłem to. A tutaj sprawa tego oświetlenia. Dzisiaj chodzi o Bukowiec Wielki, między słupami tutaj na 119. Jest już linka, tylko po prostu za słupie w jedną stronę lampę i w drugą stronę. To koszty nawet te wymian lamp, które zmieniali na LED-owe, można było je wykorzystać. Ja tylko proponuję o pamięć, żeby mieć to na uwadze i tak samo jest i na chałupkach. Słupy nie ma trzeba ruszać, tylko tam też jest na trzech słupach linkę i jest transformator naprzeciwko numer 223 i też jest, zresztą tutaj radny ma bardziej dokładnie. Ja jeszcze
nie dopowiedziałem, ponieważ mam problemy, ponieważ na niektórych posesjach są drzewa wysokie i choć lampa świeci, ale świeci to tyle daje co na okno, a resztę do jedną stronę i w drugą stronę są drzewa, do których właściciele no nie da to sobie trącić nawet, bo to co, to jest moje. No i to jest takie świecenie w oświeceniu. To trzeba zdjąć. Jasne. Tak, bo tak jest, no ja jednego wystraszyłem ten, tak. Ja nie odkrywam, że ja nie działam w tej sprawie. Działam. I tutaj sprawa jest, nie, ja odpowiadałem nic nie, że na temat tego oświecenia, ale proszono mnie, żeby zadać to pytanie, więc zadałem. I ja rozumiem pana wójta, że nie, ja tłumaczę, ale trzeba powiedzieć, no to prosiłem i ja nie żadnym żądaniem, tylko zapytanie dotyczące, żeby mieć jakieś niepewne dwa razy powtarzał się. Dziękuję, choć też bym wspomniał o drodze, jak będą tu gminne, że ta droga od powiatowej do pana tam, no gdzie chciałbym pana radnego i Janka, ta już siada na wierzchnia. Też już trzeba mieć na to samo przejście. Ja tylko na myśli mam to, co jest. Dziękuję ślicznie i przepraszam, jeżeli uraziłem tutaj. No, dziękuję również pan. Przepraszam pan, chciał zabrać głos? Co tu już się wytłumaczył? No właśnie mnie to chodziło, że tam w których miejscach jest możliwe zamontowanie tych linek lamp, nie? Tak. Bo jak tylko, co było mi miejsce, że gdzieś nadawałaby się lampa i potrzebna jest, ale nie ma miejsca, nie mamy słupa, nie mamy nic. A tam skoro tu jeszcze to słupa, daje numer słupów, to, tak. To może to jest godne zastanowienie. Ale są lampy, które na przykład na Osuszce świeci w lesie. Ale las jest prywatny pana Kurki chyba z Finamy, to koło Zarosy. A nie, nie, no tutaj było... Ale ona świeci ewidentnie w lesie, tam trzeba było wyciąć tych kilka drzew, bo tam jest akurat 50 metrów lasu. A tu będzie przebudowa? Nie, nie, to nie. Tam ta lampa była założona tak w lesie. Tam jest przebudowany. Tam jest przebudowany, tam trzeba tym podejść. Ja już tu mówiłem kilka razy, żeby tam... Czy wyciąć, też musić pana Kurkę, żeby to wyciął. To znaczy, że tam można grzeby zbierać w nocy. Można, jak najbardziej. Nie, ale jest skierowane na drogę, to nie. Ale w lesie też jest. No, ale między stadionem, a tam pod numerem 122, też jest raz na biały budżet. I widzisz, no dobrze by było, bo jak się wieczór tam poruszają. Choć ja wiem, teraz większość jest już samochodami, ale są ludzie, którzy jeżdżą i tak dalej. Ale ja to nie było, bo już nie zdążymy. Tak, nie wiem, ale dzięki temu może właśnie to jest tylko słupy. No. Raczej lampa. Słupy są, linki są i to jest właśnie. Czy ktoś z Państwa ma jakąś sprawę? Nie widzę już więcej żadnych spraw. Nie widzę już więcej żadnych spraw. Szanowni Państwo, przed nami są bardzo piękne święta Bożego Narodzenia. Chciałem więc wszystkim życzyć zdrowych, wesołych oraz błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Niech narodzony Jezus wszystkich błogosławi. Za udział w dzisiejszej sesji serdecznie dziękuję panu Witowi, panu sekretarzowi, dziękuję serdecznie panu skarbu. Dziękuję panom radnym, dziękuję pani sołtysie, również panu sołtysowi. Serdecznie dziękuję pani Ani, pani protokola. Serdecznie dziękuję pracownikowi gminy, który obsługiwał radę gminy tego strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.